Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Radek Klimek, a to jest podcast sardynkibiznesu.pl, czyli podcast o tym, jak być spełnionym i szczęśliwym przedsiębiorcą. Witam w odcinku poświęconym metodzie Tomato Timer, czyli jednej z obecnie najbardziej popularnych metod dotyczących zarządzania czasem. Mówię najbardziej popularnych, dlatego że metoda ta ostatnio, tak mi się wydaje, przewija się na wielkiej ilości blogach, na wielu podcastach, kanałach na YouTube, które właśnie pomagają ogarnąć rzeczy zawodowe. I ja również chciałbym jej poświęcić osobny podcast, nie tylko o niej opowiedzieć, bo o tym już pewnie, jeżeli nawet nie słyszeliście, to być może gdzieś przeczytaliście, ale chciałbym opowiedzieć może przede wszystkim o moich doświadczeniach z tą metodą. Dzisiejszy odcinek przyda się przede wszystkim osobom pracującym w domu. Freelancerom, programistom, osobom, które dużo spędzają czasu przy komputerze. Oprócz programistów mogą to być osoby, które prowadzą fanpage, które prowadzą sklepy internetowe, które zarządzają treścią stron, grafiką komputerowym i tak dalej. Myślę, że też ten odcinek przyda się właścicielom firm, którzy muszą się uporać z różnymi zadaniami właśnie przed monitorem. Czyli nie tylko, albo może po prowadzeniu firmy takim fizycznym, empirycznym, doświadczalnym, siadacie przy komputerze, macie dużo zadań i zastanawiacie się, jak popędzić się do tego, żeby te zadania jedno po drugim odhaczać. Co może Wam ułatwić dzisiejszy odcinek, co może Wam ułatwić ta metoda? Kilka rzeczy. Przede wszystkim pomoże się skupić na zadaniach. Pomoże się skupić na zadaniach i dociągać je do końca, co jest bardzo ważne. Wyłączy też prokrastynację, czy może pomóc wyłączyć prokrastynację, czyli odkładanie rzeczy na później. Pomoże wygrzebać się z tysiąca zadań, które nad nami wiszą, gdzie nie wiemy, gdzie i kiedy nie wiemy, w co włożyć w ręce tak naprawdę. I to, co jest najciekawsze i najlepsze w tej metodzie, możemy jednocześnie pracować, a nie rezygnować z tak przyjemnych rzeczy, jakie daje nam internet, typu Facebook, śmieszne filmy albo oglądanie portalu YouTube. Także można ciężko pracować, czy można mądrze pracować i można siedzieć na Facebooku. Brzmi brylantowo? No pewnie, że tak jest. W skrócie, co to jest metoda Tomato Timer? Nazwa wzięła się od... Nie pamiętam teraz autora, który to wymyślił, wybaczcie, bo mi to uciekło. Nazwa wzięła się od zegarka, który miał za zadanie odmierzać czas w kuchni do gotowania. I na podobnej zasadzie my podzielimy sobie dzięki tej metodzie naszą sekwencję pracy. Podzielimy sobie na sekwencję, kiedy pracujemy i na sekwencję, kiedy odpoczywamy. Ideą jest w okresie pracy pracować na 120% i robić wszystko maksymalnie efektywnie, a w momentach i sekwencjach odpoczynku robić te rzeczy, które bardzo lubimy lubić i które bardzo lubimy robić i które z pracą nie mają absolutnie nic wspólnego, które mogą czy też pomogą odpocząć naszemu umysłowi od zadań. Jeżeli miałbym to porównać do czegoś w swojej karierze zawodowej, to ta metoda działa bardzo podobnie do tego momentu, kiedy wyjeżdżam na urlop, czy kiedy pracowałem na etacie, kiedy musiałem wyjechać na urlop i miałem ostatnie 2 dni, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy. I to były, pamiętam, zawsze 2 dni bardzo intensywnej, skupionej pracy, dlatego że chciałem zamknąć jak najwięcej tematów, żeby mieć czystą głowę i móc wyjechać na urlop. Podobnie jest z tą pracą, podobnie jest z tą metodą. Cykający w tle zegar zmusza nas do tego, żebyśmy zrobili jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. To troszkę taka metoda kija i marchewki. Kijem jest tutaj odliczany w tle czas, natomiast marchewką jest nagroda, którą możemy sobie przyznać w momencie tego fragmentu odpoczynku. Ja może tego nie doprecyzowałem, ale teraz w jaki sposób działa ta metoda, mówiąc najprościej? Dzielimy sobie nasz czas pracy na sekwencje. W podstawowej wersji może to być 25 minut pracy i 5 minut przerwy. Robimy sobie kilka takich sekwencji, przez te 25 minut chcemy pracować jak najbardziej wydajnie, następnie przez 5 minut całkowicie odpoczywamy, skupiając się na rzeczach, które są kompletnie bezproduktywne i sprawiają nam dużą przyjemność, takie na przykład jak gry komputerowe, oglądanie właśnie wiadomości, przeglądanie portalu Wykop albo oglądanie filmów na YouTube.
Po tych 5 minutach znowu siadamy do pracy i znowu koncentrujemy się na zadaniach. Musimy znowu wyrobić się w 25 minut, żeby zrobić jak najwięcej. Po kilku takich sekwencjach 25 i 5-minutowych robimy sobie dłuższą przerwę, 20-minutową, godzinną, w zależności od tego, jaką mamy potrzebę, pozwala nam to naładować baterię i wrócić znowu do tej sekwencji pracy. Oczywiście ja tak rzucam przykładowo, że to jest 25 i 5 minut, może to być na przykład 45 minut pracy, 10 minut odpoczynku. Jest też metoda 90-90-90, gdzie 90 minut intensywnie pracujemy, 90 minut odpoczywamy, potem 90 minut znowu intensywnie pracujemy. Wszystko zależy od naszych predyspozycji. Ja bazuję na tym, że u mnie najbardziej sprawdza się jednak metoda 25-5, czyli 25 minut pracy, 5 minut odpoczynku i po trzech takich sekwencjach robię sobie 10-15-minutową dłuższą przerwę, a w środku dnia pozwalam sobie na błogie lenistwo, nawet jeżeli chodzi o godzinę lub półtorej godziny. Wtedy czytam książki, oglądam YouTube, gram w jakieś gry strategiczne, kompletnie nie skupiam się na tym, co mam do zrobienia. I też właśnie u mnie to działa na tej zasadzie, że jeżeli dobrze zrobiłem swój plan, jeżeli dobrze przepracowałem, to do tych 5 minut odpoczynku mogę przysiąść z czystym sumieniem i w głowie, w mózgu wyzwalają się endorfiny w ramach nagrody za to, że tak odpowiedzialnie pracowałem i uporałem się ze swoimi zadaniami. I teraz kiedy i jak długo stosuję tą metodę? Ja tę metodę z przerwami stosuję od 2 lat. I przez te 2 lata zauważyłem następujące rzeczy. Przede wszystkim to, że dobre wejście do tej metody wymaga dużo cierpliwości. Wymaga dużo cierpliwości, dlatego że... Wymaga cierpliwości, dlatego że będzie to ścieżka wzlotów i upadków. Będzie to ścieżka wzlotów i upadków. U mnie przynajmniej tak było, że czasem rezygnowałem z tej metody, potem do niej wracałem, nie zawsze się trzymałem tego czasu, więc trzeba zacisnąć zęby i przejść cały czas do przodu. Wcześniej, zanim zacząłem stosować to MatoTimer, wyglądało to u mnie to tak, że zaczynałem wszystkie rzeczy naraz, miałem rozgrzebane 10 projektów, 8 otwartych zakładek, nigdy nie zaczynałem o tej samej godzinie, nigdy nie wiedziałem, kiedy i co skończę, a kiedy moja obecna dziewczyna pytała mnie, ile mi jeszcze zostało, zawsze odpowiadałem, że bardzo, bardzo dużo, bo nie widziałem na horyzoncie możliwości zakończenia tej pracy. To jest też tak z tym MatoTimerem, że ja łączę tą metodę z kilkoma innymi metodami zarządzania zadaniami, między innymi zrobieniem listy, używaniem aplikacji, które w tym pomagają, ale przede wszystkim korzystam z kartki i długopisu, ale o tym opowiem też w innym podcaście. Porównując czas przed MatoTimerem, a po MatoTimerze, to przedtem był chaos i dzień praktycznie rozwalony. Teraz jest dużo więcej rzeczy uporządkowanych i pod koniec dnia, uwierzcie mi, czuję olbrzymią satysfakcję, widząc, z iloma zadaniami udało mi się uporać. Naprawdę ten cykający w tle czas działa jak taki kojot, który goni strusia, pędzi wiatra, że ja cały czas muszę się obracać i patrzeć, ile jeszcze mi zostało, żeby móc przeskoczyć do następnego zadania. I teraz, kiedy o tym opowiadam, na laptopie mam plan dzisiejszego podcastu, natomiast na dużym monitorze, który do laptopa jest podpięty, cyka mi zegar MatoTimera, no i właśnie minęło 16:28. Także całkiem, całkiem nieźle. Muszę do końca tego cyklu skończyć ten podcast nagrywać. Jeżeli chodzi o błędy, jakie popełniałem z MatoTimerem, to fakt taki, że wymyślałem sobie, że w trakcie tych 25 minut, co 5 minut będę przeskakiwał do nowego zadania i takimi krótkimi sekwencjami je skończył. Moja idea była taka, że jeżeli będę dawał sobie nowe rzeczy, to nie będę się tak szybko męczył, głowa nie będzie się męczyć. Czyli 5 minut ustawiałem posty na Facebooku, 5 minut pisałem ulotkę, 5 minut obrabiałem grafikę, 5 minut pisałem scenariusz do filmu, 5 minut ustawiałem reklamy na fejsie i tak mijało 25 minut. No generalnie chaos. Chaos, porażka, pod koniec dnia byłem zmordowany, roztrzepany, że tak powiem, umysłowo i nic nie było skończone. Dzisiaj z tej perspektywy, kiedy sobie to przemyślałem, uważam, że trzeba maksymalnie skupić się na jednym zadaniu, rozpisać je na wyraźne i łatwo zakończalne punkty i przeskakiwać najwyżej co 25, 50, 75 minut. Czyli jeżeli na przykład mam do napisania treść na stronę internetową, to w pierwszym cyklu daję sobie, że rozpiszę plan tego, co chcę napisać. W drugim cyklu rozwinę o akapity. W trzecim cyklu
doprecyzuję to, co było rozwinięte i za następny dzień albo 2, 3, 4 dni później wrócę do tego i jeszcze raz to przeredaguję. I teraz działam dokładnie tak samo ze wszystkim. Jeżeli chodzi o podcasty, pierwsze dwa cykle to są cykle, które są przeznaczone na nagranie tego podcastu. Kolejny cykl to jest rozpisanie rzeczy, żeby można było to wyedytować i umieścić, a także przygotować do tego grafiki. Kolejny cykl to jest wrzucenie na YouTube, wrzucenie na blog i edycja tego wszystkiego na tych rzeczach. Także jeżeli byście się zastanawiali, w jaki sposób pracować, no ja proponuję jednak wydzierać sobie, u mnie to przynajmniej tak działa, wydzierać sobie dużo większe kąski, jeżeli chodzi o zadanie i skupiać się na większych sekwencjach zadań. Jest to dużo bardziej efektywne, przy czym te zadania jak najbardziej szczegółowo rozpisywać, żeby móc odhaczać skończony punkt po punkcie. I teraz bardzo ważne w tej metodzie jest to, żeby szczegółowo, żeby precyzyjnie trzymać się tego czasu. To znaczy, żeby trzymać się tego, że jeżeli faktycznie minęło 25 minut, to rzucam to, co jest zrobione, wstaję i odpoczywam. Albo idę się przewietrzyć, albo właśnie sobie coś obejrzę, albo no chcę się odciąć, po prostu chcę się odciąć od tego, co robię. Ja w tych momentach przerwy to, co robię, to staram się wstawać od komputera dość często, albo trochę poćwiczyć Krav Maga, albo trochę wziąć parę głębokich oddechów. No teraz jak kupiliśmy psa, no to będzie o tyle łatwiej, że jak będę miał te dłuższe przerwy, to po prostu z Rochlikiem wyjdziemy na spacer i się do powietrza. Te przerwy to też jest idealny czas po to, żeby sprawdzić Facebooka do celów prywatnych, albo żeby sobie puścić jakąś muzykę. Czyli rzeczy, które generalnie sprawiają nam radość. Ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby to działało zawsze w systemie pracy nagrody. Czyli mogę sobie poświęcić te 5 minut, czy 10, czy ile tam dałem na te przyjemności, pod warunkiem, że przepracowałem te 25. Początki będą bardzo, bardzo trudne, bo będzie was rozpraszało 1000 rzeczy, tak jak mnie rozpraszało, ale ważne, żeby mimo tych potknięć i porażek, kończenia wcześniej, później, niedostosowywania się, za każdym razem ten zegar odpalać i żeby on sobie leciał w tle i prędzej czy później, wierzę w to, uda wam się w ten rytm pracy generalnie wskoczyć. To, co jeszcze chciałbym podkreślić, to to, że faktycznie warto wstać od komputera, przeciągnąć się, wyjść na zewnątrz, zrobić parę głębokich wdechów, choćby zrobić sobie herbatę, albo wyłączyć wszystkie bodźce typu muzyka, żeby sobie na chwilę po prostu odetchnąć. Możecie też poeksperymentować z czasem i przerwami, bo może okaże się, że w waszym przypadku lepsze będzie 35 minut pracy i 10 minut przerwy, albo 35 minut pracy, 15 minut przerwy. Ryzyko polega na tym, że im dłuższe te okresy pracy są, tym ja przynajmniej tak miałem, że byłem tym bardziej zmęczony i tym trudniej mi było utrzymać koncentrację. Także u mnie wygrywa metoda 25/5, no ale nie jest to powiedziane, że musi to być najlepsza metoda na świecie. I teraz tak, nie wiem, czy Tomato Timer to jest najlepsza metoda, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem w pracy. Gdy mówimy o pracy przy komputerze w domu, ja póki co nie trafiłem na lepszą, a trochę tych metod przerobiłem. To też nie jest tak, że to jest jedyna metoda, jak jej używam, bo korzystam z takiego konglomeratu, takiego miszmasza różnych metod i cały czas zresztą to szlifuję, bo jeszcze daleko, daleko ten punkt, kiedy będę zadowolony ze sposobu zarządzania swoim czasem przede mną, jeszcze duża droga przede mną, ale uważam, że ten Tomato Timer to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka w karierze zawodowej mi się trafiła. Także jeżeli szukacie jakiejś metody, gorąco was do tego zachęcam. I teraz tak, napiszcie w komentarzu, jak wy zarządzacie czasem, jak sobie z tym radzicie, czy uważacie, że taka metoda jest nudna, czy jest pożyteczna, czy może znacie jakieś inne metody. A jeżeli korzystaliście z Tomato Timera, to jakie są wasze wrażenia co do właśnie takiego zegara, który gdzieś tam w tle sobie leci, kiedy pracujemy. Napiszcie też, jakie macie problemy albo z jakimi problemami się spotykacie, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, bo może kto wie, ukuje nam się z tego jakiś fajny kolejny temat i będziemy mogli nakręcić kolejny podcast. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwonka. Bardziej też zachęcam do zapisania się na newsletter, wtedy macie pewność, że żadne istotne rzeczy wam nie umkną. Śledźcie Sardynki Biznesu na YouTube, Facebooku, zaglądajcie na mojego bloga. No i widzimy się już za jakiś czas z kolejnym tematem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!